Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym odcinku. Jak widzieliście przed chwilą, na szybkości odkręcanie przystawki WOM, ponieważ staje napęd WOM przy mulcherze. No i to jest nie robota, dlatego tutaj został zamówiony, jak w ostatnim odcinku widzieliście, w Zenoxie. Dopiero teraz przyszedł czas, aby i chwila, obrobiliśmy się w polu, jest pogoda jaka jest, jest aura jesienno-deszczowa i jest czas, aby to właśnie wymienić całą przystawkę, bo ta przystawka już była robiona kilka razy i po prostu to nie przynosiło skutku, widocznie wewnętrznie gdzieś już jest zniszczona. To jest jeszcze oryginalna przystawka, tutaj tylko obudowa wymieniona, bo kiedyś chyba pękła oryginalna, gdzieś od kapy poluzowały się śruby i zerwało. No i tak to wygląda, mecy i tu nie ma, idą ogólnie, już wam pokazuję. Trzy o-ringi, 1, 2, 3, w katalogu są to o-ringi 180x3. No i takie dostałem w sklepie u nas, innych nie było. Teoretycznie Ursus ma te o-ringi, uszczelniacze, powiem wam, troszkę zaniżone. Taki tutaj byłby idealny, z tego co widzę, 3-3-2. No ale jest jaki jest. No i będziemy zaremontować tutaj to wszystko. Tu jeszcze damy silikonu. No i najważniejsze jest to, aby tarczki, te tarczki, które są tutaj, zobaczcie, równo ustawić za pomocą na przykład jakiegoś śrubokręta, gwoździa, aby one równo były, tak jak w przednim napędzie, żeby to nałożyć tutaj na te całe koło zębate, żeby to się razem kręciło. Jeżeli załączamy, chyba przez tuleję ciśnieniową idzie olej i po prostu wtedy ściska tarczki tu na sprężynach, jak załączamy, i wtedy napęd WOM po prostu trzyma i się kręci. Popuszczamy ciśnienie wajchą, tarczki się rozlozowywują i napęd WOM powinien się zatrzymywać. Tego nie wyrzucamy, to się jeszcze przyda, jeszcze będzie ostatnia szansa tam naprawy i będzie leżało sobie. Ta przystawka
czyli ogólnie 10-14 i mój 16-04 ma taką samą, bo skrzynia jest taka sama, więc będzie na zapas. Mamy dwa Ursusy, więc zawsze można to naprawić i po prostu później wykorzystać, zregenerować i wsadzić do szafy, po prostu aby leżało na swój jakiś lepszy czas. No i dobra. No, ten o-ring nie spadł chyba, nie? Nie, no to... Klejony. Nie ma takiej opcji. A więc witam w kolejnej części dnia. Mamy przystawkę zakręconą. Tutaj dane ładnie na dirko, na biały. Tutaj jest czerwony, czyli szybki, więc będzie się uzupełniać. Wolniejszy z szybkim czerwonym. No i co, teraz trzeba zakręcić podstawę. Tutaj na początku przy załączeniu gdzieś z uszczelniacza przypocił się, pokapało, ale teraz wydmuchałem, załączyłem i jest wszystko ok, chyba na sucho po prostu uszczelniacz pracował i gdzieś musiał się podwinąć, przepuścił. Teraz widać ładnie zbiera, zobaczymy jak to będzie z czasem. No tak to już jest z częściami do polskiego sprzętu. A ja tutaj zakładam sobie kamerę na główkę. Tu mamy podstawę. Idziemy po śruby. Po śruby oraz krzyżak. O, tutaj wszystko elegancko. Cyk. Idziemy po tą podstawę. Cyk. No i dobra. I gitara. O jajku, 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 Maciej. Dobra. Tutaj muszę sobie przytrzymać. Założyć siłownik. Trzeba będzie podnieść to zaraz jakoś. Dobra. Ja muszę pójść po brata, żeby ten siłownik jakoś wrzucić. Chociaż może... A nie, nie będę musiał. Siedzi. No i gra. I trzeba skręcić. Mamy jedną śrubę. Drugą gdzieś tutaj damy. Tutaj na przykład. I tu nam siłownik trzyma, dolega. Trzeba jakoś podnieść to. Chyba, mam nadzieję, że sam dam radę. O, tutaj ładnie załapiemy sobie. No i dobra, już wszystkie będą się załapywać. Jedyna precyzja, jaka w Ursusie jest, to te otwory są idealnie zrobione, a reszta to wiecie, jak to jest, jak w Ursusie.
Dobra, zapamięci od razu tutaj zabezpieczenie, żeby siłownik ten zabezpieczyć, żeby to nie wypadło. Zaraz zagniemy, zawleczka jeszcze pancerna, bo te nowe to są nic warte. No i dobra, widzimy się przy skręcaniu.